Bęben jest pusty, zwolnienie blokady i cześć, siemano, witajcie, z tej strony mawia Solet i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj ze mną Brączek, siemanko, i powiem wam, taki nietypowy vlog, którego tak dawno nie było, żebyśmy razem jeździli jednym ciągnikiem. Trochę przypominają mi się czasy, gdzie to kupę lat do tyłu, to tak ze 3 lata będzie albo i tak dawno. Wiesz, co mi się przypomina? Ta orka? Jo, ta orka. I skrawka. Ja orałem, kurko, mam ze mną jeździłeś z tyłu. Ja skrawki wtedy dostał, na pewno pamiętacie, bo było dużo takich właśnie fanny moment z tego. Generalnie oczywiście znajdujemy się w Mokrzynie, jak sami dobrze widzicie. No i już troszeczkę zleciało od tego początkowego sezonu, gdy wszystko zawieszaliśmy. Teraz już przyszedł czas na opryski. Lecimy sobie z odżywkami, Brączek praktycznie pryska cały czas, wieczorki całe pozajmowane. No dzisiaj też już jest już po 21, to już drugi opryskiwacz dopiero robimy. Powiem wam tak, mamy około 100, prawie 200 hektarów jary i to jest 3 dni oprysku, około 3 dni. Bo wczoraj zaczęliśmy, dzisiaj pryskam sam, wczoraj pryskaliśmy na 2 opryskiwacze, dzisiaj pryskam sam. Jutro znowu na 2 i mamy koniec. No właśnie, dodajmy do tego, że teraz od tamtego sezonu jest drugi opryskiwacz. Opryskiwacz w Mokrzynie, marki Amazonem. Tak, dobrze mówię? Nie powiem dokładnie modelu, bo nie wiem, ale był 18-metrowy. Tak. Zrobiliśmy go na 16, żeby były dwa takie same. No i mamy 2 opryskiwacze. Teraz jeszcze jest plan, żeby do tamtego opryskiwacza dorobić przedni zbiornik. Tak, bo on nie ma przedniego zbiornika. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie zgodnie z planem, i znajdę materiał, to będziecie widzieli właśnie ten opryskiwacz na pewno na kilku ujęciach, właśnie w filmiku pod muzykę na samym początku, bo w tamtym roku nagrywałem sobie właśnie film z oprysków, tylko niestety ja nagrywałem wtedy, czekaj, to było po słoneczniku, tam była chyba zimówka, albo to nie, to była wiosenne, tylko już wysokie. Ale to nie robi różnicy. Jo, ja wiem o tym, ale tam już na pewno to było połowa czerwca, albo nawet i później. Jeśli powiedziałeś na vlogu, że to jest to ujęcia z zeszłego sezonu, to przynajmniej nie będzie zbędnych pytań. Tak, jakby coś, to nie to, że w innym kawałek pole dalej lepiej odrosło. Po prostu to było rok temu nagrywane gdzieś w czerwcu, albo nawet później. Dzisiaj mamy chyba 28 maja. 27, wczoraj był dzień matki. A, dobra, faktycznie, pardon, monsieur. Petit tu leżo. Je schowamy, żeby zaraz nie było. Nie wiadomo, że od razu moje. Tak, tak, tak. To jest specjalnie, wiecie, żeby komary odstraszać, jak się napełnia, wiecie, opryskiwać. Jak robi taka chmara komarów u mnie w kabinie, to ja wtedy 3 fajki na raz odpalam. Musimy drzeć mordę, że tak powiem, bo mamy tylnią szybę otwartą, mamy maski na mordach, jakby nie patrzeć. I trzeba troszeczkę głośniej gadać. No niestety tutaj nie da się zamknąć, ale ważne, że jest maska, to są też odżywki, to nie jest nic takiego, wiecie, żeby nas zabiło. Żeby to były kwasty, to co innego, ale tak. To są tylko odżywki, więc tutaj praktycznie mamy sam nawóz. Więc tutaj naprawdę jest spoko, przynajmniej jak to nas nie zabije, to i koronawirus też. Oczywiście, jakby były pytania, czym pryskamy? Pryskamy przede wszystkim mocznikiem, po drugie pryskamy szarszanem i mamy taki środek jak Macro Power. Mocznika dajemy 12,5 kg na hektar, natomiast szarszanu dajemy 5 kg, a Macro Powera dajemy 2 kg na hektar. No tak i wyglądają nasze odżywki. No i widzisz, jak pięknie, kurna, żeś w mieciu to wymyślił. A ja, jak już lecimy tak z informacjami, to mam informacje dla was. Już 10 czerwca o godzinie 19 Syngenta zaprasza na wirtualny spacer po nie jednym, a 7 pokazowych polach jednocześnie. Dzięki możliwościom, jakie dają zdobycze najnowszej technologii, lustracja pól, obserwacja kolekcji odmian upraw polowych, czy wreszcie zapoznanie się z wynikami doświadczeń, staną się unikatowym przeżyciem online, na skalę nieznaną wcześniej w naszym kraju. Z kamerą wśród pól towarzyszyć będą państwo eksperci Syngenta, na co dzień obserwując rozwój wegetacji w każdej z lokalizacji. Wydarzenie będzie dostępne na platformach społecznościowych Facebook oraz YouTube. Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować się wcześniej za pomocą prostego formularza, który znajdziecie w opisie. Kurde moje, jedno z najbardziej nieulubionych pól. Nie no, żartuję. Pod względem widoków jest zarąbiste, ale pod względem roboty to tak 2 na 10. Zależy... Pod względem tego, że na tej górze nie chcę rosnąć, też nie jest zajebiste. No to jest właśnie, to jest akurat prawda, czy z jednej strony, czy z drugiej. Po drugiej stronie mamy piach, tu glina i jeszcze pod takim skosem masakra. Sami dobrze wiecie, że tutaj Biskupowo, no to pole, na którym zaczynałem swoją przygodę. W tym roku też żeśmy się tu nabawili, na pewno, jeżeli ktoś oglądał 3-godzinny odcinek z Mokrzyna, to na pewno będzie kojarzył to pole, bo tak żeśmy kończyli sobie 15 dzień chyba w tym vlogu. Generalnie
No nawigacja i kabelo. Bez tego no nie obeszłoby się chyba. Znaczy dałoby radę pryskać bez nawigacji, ale tak przynajmniej sobie mogę jeździć gdzie chcę, bo wszystko mi zapisuje i wiem gdzie jechałem, a gdzie nie jechałem. Nie? No, tym bardziej jak wiecie, wieczorami się pryska duże pola. To jest to, że my mamy naprawdę duże pola, niektóre. I to nie są jakieś fajne prostokąty czy kwadraty, tylko naprawdę różne kliny. I to wiecie, żeby człowiek wiedział, jak to właśnie wygląda, gdzie wjechać. Nawet samo zakończenie, bo wiadomo, nie zawsze wystarczy nam idealnie tego opryskiwacza. Nie musi człowiek, jak to pamiętam za moich czasów było, wychodziło się, wbijało jakiś patyk, że o dobra, tu skończyłem pryskać i dzida. To teraz wszystko ma nam na nawigacji. Teraz druga nawigacja będzie przy drugim ciągniku, także już oba jak wyjadą się pryskać, no to nie ma we wsi, nie? Przede wszystkim można wyliczyć, czy idealnie starcza nam cieczy na hektar. No dokładnie, jeżeli nie, to zawsze możemy coś sobie jeszcze ingerować i to zmienić. No generalnie ten sezon to już tak wygląda, że powolutku no dobiega końca, jeśli chodzi właśnie o takie opryski, bo jeśli chodzi o teraz o ziminy, to już chyba wszystkie. Jeszcze o coś... ziminy już dostały odżywki, na razie nic więcej nie dostaną. No zobaczymy, czy będzie jakiś grzyb, nie? Jak się do końca no tak wygłosi. No nie wiem, jak to tam nawet wygląda. Żyto sobie jeszcze nie wygłosiło. Żyto nie wiem. Ale jeżeli będzie jakieś choroby grzybowe będą w płotach, to będzie trzeba jechać. Na pewno będziemy jechać na robaka, na przypionkę. Bo to jest robak, który co roku u nas występuje. Już mamy nawet środki na niego kupione, więc na pewno będziemy jechać tym środkiem, nie? A reszta się zobaczy. Na pewno jarę jeszcze dostaną odżywki, bo to jest dopiero pierwsza odżywka, nie? No tak. Zostało nam jeszcze do opryskania 50 hektarów na kwasy jednoliścienne, więc to troszeczkę jechania jeszcze jest, nie? Ale, że tak powiem, jak są ścieżki, to można się bawić. To już mówię, to nie są, nie jest taki już nawał, że tak powiem, jak to jest zawsze na wiosnę, że trzeba to pozasiewać i w ogóle. Ogólnie jest bardzo duża różnica, na pewno wielu z was, jeżeli patrzycie na wiosenne zboża, bo dzisiaj tata wysłał mi zdjęcie i u mnie wiosenne jest, nawet chyba wrogowi pokazywałem, mniej więcej dotąd. Ale tutaj sami wiecie, my jak zawsze późno siejemy, u nas ten okres wegetacyjny jest całkiem inny. I tutaj cygmyk, puch, patrzymy i wjeżdżamy. Też nieczęstym widokiem, że tak powiem, już na ten okres, czyli tam końcówka maja, początek czerwca, że pola są w takim stanie jak z tyłu, nawet widzieliście, czy z przodu, że są tak jakby dopiero świeżo uprawione, a to wszystko idzie za sprawą gryki, którą późno się sieje. Pamiętacie dobrze, w tamtym roku bardzo późno oraliśmy pod grykę niektóre poletka, że nie szło orać, bo było mega sucho. A w tym roku, kurde, jak na złość, żeśmy szybciej zaorali. No i teraz była czapa, a moglibyśmy teraz śmiało orać pod grykę, nie? Bo jest wilgoć zajebista w ziemi. A wtedy, wiecie, baliśmy się, bo to z wiosny coraz bardziej wysychało i nie nadawali praktycznie opadu. Baliśmy się, że będzie coraz gorzej i chcieliśmy zrobić inaczej troszkę niż w tamtym roku, czyli pojechaliśmy orać troszeczkę wcześniej pod te gryki, ale ważne, że jest zrobione, teraz przynajmniej był luz, nie było żadnego parcia, liczenia na to, czy będzie pogoda, czy też nie. Piękny wieczór już. Możesz pokazać, jaka jest różnica na glinach w morzu, a tam. No tak. I ale to już nie dogoni. To nie dogoni, ale... Często przez te górki będą opóźnione zniwa, nie? I ogólnie powiem wam, nie to gdyby, żeby była ta susza, która przyszła po siewach, to by było w porządku, bo dopiero powiem wam, zboże zaczęło odżywać. Początek maja. Tak, początek maja, gdy się opuściły deszcze. Dopiero te górki, ta glina zaczęła wschodzić. Tak to, wiecie, na normalnej ziemi wszystko ładnie się już zielono robiło, górki nic. Teraz dopiero te górki wychodzą, więc to jest takie opóźnienie nawet o 3 tygodnie gdzieś, myślę. Ale ważne, że coś tam jest. U nas większość pól, no to jak sami dobrze wiecie, to gliny. O Jezu, w ogóle na tamtej stronie stanę, bo trochę nas ściąga. A ściąga przez to, że mam dużo opryskiwaczy, wiesz? No, bo też zawsze... No, biegła na tamten skłon i na ten tutaj jadę, jak mam mniej opryskiwaczy. Na najmniej. Nie? No i widzicie, to tak samo jest ze wszystkim, jak my tutaj sobie jeździmy. Czy z bronami zajeżdżamy, czy z wała. No, z każdą inną pracą, którą wykonujemy, musimy znać te pola, że tak powiem, od potrzeby. Ale w tym roku i tak ładnie poszło ze wszystkim. Tak. Jeśli chodzi o orki, to był chyba najlepszy sezon. To był najlepszy sezon na orki. Bo nie było takiego pola, żeby gdzieś, wiecie, wystawało nam tak jak w tamtym roku, że mało co żeśmy w ogóle poorali. A tutaj naprawdę ten rok był cudowny pod tym względem. Fajne siewy też, jakby nie patrzeć, mega szybko nam to szło. Byliśmy w szoku, że w miarę skończyliśmy na święta wielkanocne. Także naprawdę ten sezon, no, póki co udany. Teraz ten jęczmień został całkiem niedawno na wóz.
pierwszy pilot Falbagu. Teraz zostanie odkrywki, także miejmy nadzieję, że się obudzi, nie? Teraz jest najważniejsze, to żeby przyszło też to ciepło i pogoda. Tak, bo brakuje właśnie ciepła. Musi być wilgotno i ciepło, żeby zmoże raz to wyjść. Wilgoci mamy dużo, bo nie ma co ukrywać, od 2-3 tygodni pada... 120 litrów na maju. 120 litrów? No, 120 litrów na maj to jest bardzo dużo moim zdaniem. Pomimo patrząc na poprzednie miesiące. Porównując do kwietnia, w którym dało 10 litrów, to właśnie. Przepaść. No a porównując na przykład Mazowieckie, czyli u Krzyśka, gdzie dało 25 litrów, czy tam 30. No, dało 25 litrów, a spoza i tak wyglądają lepiej, nie? No tak, to jest to, że ta ziemia u nas sobie utrzyma jeszcze jakąś miarę tą wilgoć. No ale tutaj powolutku, powolutku wszystko nadgoni. I mówię, no brakuje tylko ciepła, którego nie ma od samego początku, że tak powiem, bo mamy teraz początek czerwca zaraz, a temperatury w nocy potrafią spadać do około zera. No to co to jest za pogoda? Jeszcze powiem wam, takiego zimnego maja to nie pamiętam chyba. Dzisiaj jest ciepło. No dzisiaj to jest drugi dzień, naprawdę. Od wczoraj można wreszcie wyjść sobie w miarę na dół na krótki rękaw. I wieczory jako tako, ale jest chociaż te 12-13 stopni wieczorami, nie? Dobra, ogólnie nie chcę, żeby ten vlog był za długi, nie chcę was męczyć, bo teraz tych oprysków naprawdę na kanale jest bardzo wiele. U Brączka też możecie zobaczyć sobie, jak działał, bo tam na pewno troszkę więcej wam poopowiada o sprzęcie, my dzisiaj tego nie robiliśmy. Także co, ja w tym vlogu wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do oglądania oczywiście pokazów. I co? Do kolejnych vlogów w Okrzynie. Także na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć.